wreszcie zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu w Tuliszowie, skrzyżowaniu ulic Widokowej, na której jestem szerokiej, która jest przede mną, i drogi prowadzącej do Podwarpia, do skrzyżowania z Krajową Jedynką i 86. Niegdyś było tutaj według oznakowania jedno skrzyżowanie, obecnie sytuacja już jasna, mamy do czynienia z dwoma skrzyżowaniami i pewnego rodzaju ciekawostka. Jadę w lewo w ulicę Szeroką, czyli ustąpiłem tylko pojazdom z prawej, a jeszcze do niedawna musiałbym tutaj czekać na pojazdy z przeciwka, obserwować, co oni zaraz zrobią. Dopóki nie wykonają skrętu gdzieś tam te pojazdy jadące od Podwarpia, do tego czasu tak naprawdę nie robię nic, można powiedzieć. No i jadę do skrzyżowania, do skrzyżowań w zasadzie, ulicą Szeroką. I nie patrzmy na to ustąp, bo zwróćmy uwagę. Wygląda to tak, że teraz mam ustąpić pojazdom z prawej strony. Szkoda, tutaj przydałby się jeszcze raz znak ustąp pierwszeństwa. Ta sytuacja, oparcie się tylko na zasadzie prawej ręki, no trochę w tym miejscu dla mnie jest, bym powiedział, sytuacją trudną. I może powodować tutaj sytuację, mimo wszystko może powodować sytuacje wypadkowe. Może prowadzić do kolizji. Tym bardziej, że dojeżdżając tutaj ulicą Szeroką, przede wszystkim widzimy znak ustąp pierwszeństwa właśnie z tą drogą tutaj od lewej strony. Albo po prostu wymazać to i ja wtedy tutaj dojeżdżałbym do tego miejsca, tutaj wyznaczyć linię i wtedy sytuacja na tym skrzyżowaniu byłaby jasna, bo w ten sposób te linie warunkowego zatrzymania, które mamy w ciągu ulicy Szerokiej, no one nieco mylą, tym bardziej, że i wygląda to tak, jakbyśmy mieli faktycznie zastosować tam zasadę prawej strony. Natomiast zwróćmy uwagę, tutaj jadę już drogą w kierunku Podwarpia. Mamy tutaj, no może na filmie tego nie być widać, ja spróbuję przybliżyć. Zobaczmy, mamy taką białą, małą kreskę. Czyli pewnie za chwilę będzie tutaj jakieś malowanie pasów. Być może, że również na tym skrzyżowaniu, na tych skrzyżowaniach również dojdzie do jakichś zmian. I faktycznie fajnie, tak jak należy, to skrzyżowanie będzie oznakowane. Ulica Szeroka będzie drogą z pierwszeństwem względem ulicy Widokowej i wszyscy, czy to z Widokowej, czy z Szerokiej, będziemy później ustępować tym jadącym w relacji między Przeczycami a Podwarpiem. Tak w mojej ocenie powinno tamto miejsce wyglądać. Natomiast dobrze, że ktoś się w ogóle za to wziął i w końcu tam mamy dwa skrzyżowania, a nie jedno. Natomiast to oznakowanie, które pozostało,
No to właśnie pozostało po tym starym oznakowaniu.